można by powiedzieć, meczu z przygodami, z przerwami, nie tylko poświęconym naprawdę wielkiej sprawności osób, które nam się prezentowały w ringu, ale również przerwami organizacyjnymi, które przeżywaliśmy z Państwem na pewno i z takim leciutkim zakłopotaniem i wstydem, że do takich sytuacji po prostu doszło. Sędzia ringowy Kazimierz Mietła da sygnał do rozpoczęcia ostatniego pojedynku. Rozpoczął się pojedynek Bartłomiej Guzik, górnik Wieliczka, i Wladen Harłamow. Guzik w czerwonym stroju, Harłamow w niebieskim. Harłamow bardzo skupiony, przyczajony. Guzik również szczelnie pokryta i uniesiona garda. Obserwując pierwsze poczynania obydwu zawodników, wydaje mi się Harłamow taki po prostu bardziej ustawiony boksersko zawodnik. Teraz potwierdził to, wyprowadzając lewy prosty. Guzik jednak bardzo mocno zbudowana i rozbudowana góra. Dysponować prawdopodobnie musi bardzo mocnym ciosem. Czy ta siła zostanie odpowiednio wykorzystywana i wykorzystana w czasie tego pojedynku? No zobaczymy. Teraz bardzo mocny lewy sierpowy Guzika. Powtórka, ale tym razem niecelna. Ale Harłamow przyjął ten cios bez zmrużenia oka i stara się tutaj wyprzedzać lewym prostym swojego rywala. Jak do tej pory czyni to skutecznie. Szerokimi sierpami Guzik próbował zaskoczyć. Harłamowa, ale reprezentant Lwowa bardzo sprytnie wybrnął z opresji. Koniec rundy pierwszej. Obydwaj zawodnicy tam jeszcze sobie chcieli coś udowodnić, ale sędzia Kazimierz Mietła bardzo zdecydowaną komendą stop przyprowadził obydwu zawodników do porządku i dyscypliny. I za moment, właśnie w tej chwili już rozpoczęła się runda druga. Pierwsza runda
pod kontrolą, można by powiedzieć, Ukraińca, chociaż tutaj no, za wiele Harłamow nie pokazał, ale był tak bardziej dojrzały boksersko i tutaj myślę, że jego sędziowie chyba orzekli zwycięzcą tej rundy. Nie z zawodnikiem szybszym, tak jak w tej chwili Państwo widzieli. Guzik, oczywiście wielka ambicja, wielkie serce, ale to jeszcze nie te umiejętności. Po prostu być może wielka siła, ale ta siła, można by powiedzieć, troszeczkę przeszkadza Guzikowi w przeprowadzeniu jakiejś naprawdę dynamicznej i skutecznej akcji. Ach, teraz prawy sierpowy tak dosłownie musnął Harłamowa i tutaj, gdyby był lepiej po prostu dokręcony, to naprawdę Lwowiak miałby chyba problemy z zachowaniem pozycji pionowej w ringu. Ach, teraz kolejny prawy sierpowy. To już było doskonale widać i teraz Państwo obserwują, jak Harłamow stara się sparaliżować Guzika, który no tam dosłownie nie może się wyrwać z tych klamr, jakie Harłamow tutaj uskutecznił. No tutaj wielkie, wielkie brawa dla Bartłomieja Guzika. No naprawdę nie wiem, co za jakieś takie obsesje i tendencje mają Ukraińcy tym, prawda, prawym barkiem, no wymusić chyba i jakąś kontuzję zawodnika. Harłamow również popisał się tym niesportowym zachowaniem w ringu. No wyraźnie Harłamow trzyma reprezentanta Polski i tutaj... Ta druga runda naprawdę bardzo dobra w wykonaniu Guzika. Została nam jeszcze jedna runda naprawdę niezłego widowiska pięściarskiego i tutaj co by nie powiedzieć, wielkie ukłony dla organizatora, to znaczy KS Górnik Wieliczka, za podjęcie się organizacji takich zawodów. Jest to naprawdę bardzo zauważona działalność klubu. No Guzik tutaj widzę postawił wszystko na jedną kartę. Zdecydowanym atakiem stara się tutaj podkreślić swoją wyższość w ringu. Harłamow teraz bardzo sprytnie wykorzystał desperację Guzika i takie nieprzygotowane ataki. Skontrował prawą prostą, poprawił lewą. Thank you.
No Guzik, chcąc wygrać ten pojedynek, musi tu postawić wszystko na jedną kartę. Nie może odpuścić ani na chwilę tych, prawda, zagrywek Harłamowa, bo tutaj nie ulega żadnej kwestii, że jest Harłamow zawodnikiem faulującym. I takie tutaj, no można by powiedzieć, ordynarne trzymanie w jego wykonaniu. Utrudniają niesamowicie jakieś akcje skuteczne w wykonaniu Guzika. No myślę, że to już była ostatnia uwaga w kierunku Harłamowa. I tutaj Guzik dalej uporczywie. Guzik stara się naprawdę jeszcze pan Kazimierz tutaj dał szansę. Ach, teraz atak głową niesamowity. I tutaj mogłoby kosztować to rozcięciem łuku brwiowego czy jakiejś innej kontuzji. Ostatnie 10 sekund. No brzydki ten pojedynek w trzeciej rundzie był, ale to była już ostatnia runda w tym pojedynku, w tym meczu. Z niecierpliwością oczekujemy werdyktu sędziowskiego. Ostatnia oczywiście dekoracja, której dokonują prezes Małopolskiego Związku Bokserskiego, pan Edmund Kubisiak oraz wiceprezes Górnika Wieliczka, pan Piotr Rusecki. Gracias.